Szanowni Państwo, kończymy zainicjowany przez portal o historii EU cykl dyskusyjny w związku z pomysłami na przyszłość nauk humanistycznych w Polsce, wyartykułowanymi w dniach 9-11 października 2020 roku podczas zorganizowanego przez rządzący obecnie obóz Zjednoczonej Prawicy Kongresu Polska Wielki Projekt 2020. Przypomnijmy, jeden z paneli zatytułowany Współczesne Uniwersytety – Stan Wolności Akademickiej poświęcony został problemowi wolności badań naukowych na uniwersytetach w Polsce i na świecie. Naszą uwagę zwróciło wystąpienie pełniącej aktualnie obowiązki wiceministry w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rządzie Zjednoczonej Prawicy, doktor habilitowanej Magdaleny Gawin. Profesor Magdalena Gawin, z wykształcenia historyczka, podczas panelu podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat wolności badań naukowych w Polsce oraz naszkicowała pewną wizję przyszłości dla polskiej humanistyki ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin takich jak historia i literaturoznawstwo. O ile niektóre idee zawarte w wystąpieniu dr habilitowanej Magdaleny Gawin można interpretować jako rozsądne, o tyle pozostałe jawią się jako nieoczywiste, niepokojące i kontrowersyjne, szczególnie w kontekście późniejszych, także kontrowersyjnych wypowiedzi ministra edukacji i nauki, doktora habilitowanego Przemysława Czarnka. W dyskusji wzięło udział kilkanaście osób, znakomitych historyczek i historyków, którzy na łamach portalu podzielili się swoimi przemyśleniami na temat wizji przyszłości humanistyki w Polsce zaproponowanej na kongresie. W tym miejscu chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim autorkom i autorom. Profesorom Marcinowi Kuli, Rafałowi Stobieckiemu, Krzysztofowi Zamorskiemu, Annie Wolf-Powęskiej, Mikołajowi Sokołowskiemu, Krzysztofowi Brzechczynowi, Markowi Kornatowi, Annie Zielińskiej, Janowi Pomorskiemu, Grzegorzowi Marcowi, Mariuszowi Mazurowi oraz Wojciechowi Wrzoskowi za niezwykle interesujące i inspirujące do refleksji komentarze oraz polemiki. Chcielibyśmy również podziękować wszystkim czytelniczkom i czytelnikom za lekturę oraz publikowane na Facebooku komentarze do zainicjowanej przez portal debaty. Zaangażowanie w debatę tak wielu znakomitych badaczek i badaczy oraz pozytywna reakcja na nią środowiska akademickiego pokazują, że dyskusja na temat przyszłości humanistyki w Polsce w obrębie wspólnoty naukowej jest potrzebna. Mamy nadzieję, że takich debat będzie więcej i zainspirują one do konstruktywnych działań. Z naszej strony możemy zadeklarować, że dyskusję na temat roli nauk humanistycznych we współczesnym świecie oraz ich przyszłości będziemy konsekwentnie inicjować. Będziemy także konsekwentnie krytykować próby upartyjnienia i ideologizowania nauk humanistycznych, ograniczania wolności badań oraz ingerowania w autonomię uniwersytetów. Redakcja portalu O Historii EU.